Witam serdecznie szczęść Boże, kto ma uszy do słuchania niechaj słucha Ewangelia według świętego Mateusza. Jezus przyszedł do swego miasta rodzinnego, nauczał ich w synagodze, także byli zdumieni i pytali. Skąd u Niego ta mądrość i cuda? Czyż nie jest On synem cieśli? Czy jego matce nie jest na imię Mariam, a jego braciom Jakub, Józef, Szymon i Juda? Także jego siostry, czy nie żyją wszystkie u nas? Skądże więc u niego to wszystko? I powątpiewali o nim. A Jezus rzekł do nich, tylko w swojej ojczyźnie i w swoim domu może być prorok lekceważony. I niewieleś działał tam cudów z powodu ich niedowiarstwa. Zatrzymajmy się na tym ostatnim zdaniu. I niewieleś działał tam cudów z powodu ich niedowiarstwa. Może być też tak w naszym życiu, że Jezus. W którego wierzymy, my w niego oczywiście wierzymy, oni w niego nie wierzyli, ale my już w niego wierzymy, może nie dokonywać tej przemiany w naszym życiu. Może nie pocieszać nas. Może nas nie uzdrawiać. A przecież powiedział, przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy utrudzeni jesteście, a ja was pokrzepię. Nakarmię was. Przemienię. Uzdrowię. I może się okazać, że w naszym życiu tego nie ma. Nie doświadczamy tego. Jesteśmy religijni. Spotkaliśmy się w Kościele, a w Kościele nic się nie dzieje. Z tego, co słyszymy, jak dzieje się na przykład w innych miejscach, a u nas się nie dzieje. W naszej parafii się nic nie dzieje. Dlaczego? Przecież wierzymy w Jezusa. Może nie tak, jak On by chciał. Może wierzymy w Niego, ale nie wierzymy Jemu, szczególnie tym, do których On do nas posyła. Bo my dzisiaj jest taka tendencja, że człowiek dzisiaj chciałby tak mieć relację z Bogiem, kiedy On chce, i jak chce. Tak bezpośrednio. Ja i Bóg, i żadnych innych pośredników. Z tego protestantyzm wy, wy, wyrasta. Żadnych pośredników do Jezusa. Nikt nie będzie mi pośredniczył, nikt nie będzie mi mówił. Kim jest Bóg, jaki jest, co mam zrobić, co mam zmienić w swoim życiu, ja sam dojdę do tego. Żaden kościół, żadna wspólnota. To jest chore. Tak się nie da. Ślepy sam nie dojdzie do celu. Potrzebuje kogoś, kto go doprowadzi. Potrzebuje proroka. Prorok to jest człowiek, który widzi więcej niż ja. A kto może być prorokiem? No chyba ktoś znany, ktoś, ktoś na pewno nie z mojej parafii. Ktoś, kto przyjedzie z zewnątrz z jakimiś rekolekcjami. Najlepiej, żeby to był ksiądz i to nie byle jaki, jakiś najlepiej znany. A przecież prorokiem może być każdy z nas. Jesteśmy ochrzczeni, a przez chrzest jesteśmy powołani do tego, żeby być prorokiem. Ja często o sobie mówię, że jestem prorokiem. Jak ty jesteś prorokiem? O, jak ty możesz tak, tak mówić? Jestem prorokiem, bo jestem ochrzczony w imię Jezusa, w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Jestem powołany do tego, żeby być prorokiem Pana i mówię w imieniu Pana. Staję w jego autorytecie. A co ty z tym zrobisz? To już jest Twoja sprawa. Możesz tego nie przyjąć. Bo mnie na przykład znasz, albo mnie nie, albo mnie nie znasz. Nie znam Cię, to Ci nie ufam. Znam Cię, to też Ci nie ufam. Zobaczcie, że w naszych parafiach często mało się dzieje, ponieważ nie jesteśmy często otwarci, nie ma w nas zaufania, że Bóg może w naszej parafii, w naszej wspólnocie mówić przez drugiego człowieka. W rodzinie mąż może mówić do żony w imię Jezusa, żona może mówić do męża w imię Jezusa, dzieci mogą mówić do rodziców w imię Jezusa. Prorok jest Często lekceważony w swoim domu. Pan Bóg pięknie to zrobił, że, że nie chce, żebyśmy mieli z Nim taki bezpośredni kontakt. Tak, że ja już nie wychodzę z domu i tylko sam się modlę w domu, żadnej wspólnoty, żadnego kościoła, żadnych zgromadzeń. Nie. On dzisiaj przez Mojżesza w pierwszym czytaniu z dnia w Księdze Kapłańskiej. Mówi tak: Oto czasy święte dla Pana, zwołania święte, na które wzywać ich będziecie w określonym czasie. I wymienia wszystkie święta, które mają być obchodzone. I wszyscy mają się na te święta udać i spotkać się ze sobą i z Bogiem, i słuchać. Przede wszystkim słuchać, bo kto ma uszy do słuchania, niechaj słucha, bo Bóg jest Słowem i chce przemawiać przez Słowo. Ale my często nie dowierzamy słowom, bo nasze serca są zranione, bo są y, twarde jak ser, często, bo się prze, bo się na kimś zawiodłem. Jak żona może być prorokiem dla męża, jeśli ona na przykład go skrzywdziła, albo zraniła, albo zdradziła? Nagle się nawróciła i teraz mówi Boże Słowa? No tak, tak może być. Jak mąż może być teraz prorokiem dla żony? My chcielibyśmy wejść w taki indywidualizm religijny, nie wiem jak to nazwać ja i Bóg i nikt więcej. Często to prowadzi do protestantyzmu, do, do jakichś wykoślawień religijnych, duchowych. Naprawdę. Trzeba, trzeba być we wspólnocie i się angażować. No ale co z tego, że ja się angażuję, jak oni właśnie mnie nie przyjmują? Jezus się zaangażował. Jezus przyszedł i nauczał. Przecież mógł nie nauczać w synagodze w Nazalecie. Mógł usiąść, usiąść z tyłu i tylko słuchać, ale nie nauczać. A on. Bez szkoły, no bo przecież nie był w żadnej szkole W Jeruzalem, u największych rabinów. Nie, on. Bez szkoły stanął na środku i zaczął nauczać w imię Boże. A jeszcze gdzieś tam jakieś cuda czynił i znaki. Wychylił się we wspólnocie, w parafii. Nie pójdę do księdza. Z jakimś pomysłem, i nie powiem mu: Zróbmy to i to, albo ja to zrobię. Bo tak powinniśmy bardziej mówić. Nie, zróbmy, albo zróbcie, tylko ja to zrobię. Mam pomysł, a jak mam pomysł, to wiem, jak go zrealizować, bo jestem prorokiem Pana, bo Pan mi powiedział. Natchnął mnie. Dał mi natchnienie, pragnienie, żeby tutaj było to i to, taka i taka wspólnota, żeby wspólnota poszła w tą i, i, i tamtą stronę żebyśmy się zajęli tym i tym. Nie, wy to zróbcie, tylko ja chcę to zrobić, bo, bo Pan mnie namaścił. Jezus mówi o sobie, Pan mnie namaścił. A oni to wyśmiewają. Oni to lekceważą. I nic się w tej parafii, nic, nic kompletnie nie działo. Tylko na niektórych położył ręce i uzdrowił ich. Tylko niektórzy doświadczyli tej przemiany spotkania z Nim. Często parafie się nie zmieniają, cały czas są takie, wiecie, no, ledwo dychają, bo nie ma słuchania proroków, bo, bo jest oczekiwanie na przyjście Pana Boga, ale nie z tej strony. Niech Bóg się objawi, ale inaczej, nie przez Ciebie, nie przez Ciebie. Ja Cię znam, ja Ciebie znam. No nie jesteś zbyt wyjątkowy albo zbyt wyjątkowa, a jeszcze grzeszny, a jeszcze słaby. I co przez ciebie Bóg do mnie będzie mówił? Zmieni tą parafię? Często to jest właśnie taka niestety domena proboszczów, księży, ludzi odpowiedzialnych za kościół, którzy nie mają wiary w to, że ktoś inny, przez kogoś innego Bóg może mówić. Nie masz szkoły, a mówisz takie rzeczy. Nie jesteś księdzem, a działasz. Znaki w imię Boże są uzdrowienia, ale przecież ty nie jesteś księdzem. No i co z tego? Czy pamiętajmy o tym, że każdy z nas jest prorokiem. Jeśli jesteś ochrzczony, jesteś prorokiem. I powinniśmy być nastawieni tak jak radar, nie? Tak jak te, teraz radary w stronę wschodnią są tak nastawione, żeby nic nie przeleciało przez granicę, to teraz my powinniśmy tak nastawieni być na, na słuchanie drugiego człowieka, bo Bóg może mówić przez tego drugiego człowieka, którego ty znasz. A którego na przykład nie lubisz, nie cierpisz, masz z nim problem albo Albo niczego się od niego Bożego nie, nie spodziewasz, a Bóg chce przez niego czynić znaki i cuda, bo sobie go wybrał. Niewiele działo się tam cudów i znaków z powodu ich niedowiarstwa. Niewiele w tej wspólnocie się dzieje. Niewiele dzieje się w tej parafii, w tej diecezji. Dlaczego? Nie dlatego, że Bóg się skończył i że Bóg przestał działać, tylko z powodu niedowiarstwa. Mojego, Twojego, naszego wspólnoty, ludzi odpowiedzialnych za wspólnoty. Trzeba to zmienić, ale to nie znaczy, że nie mamy się gromadzić teraz. Aha, w tej wspólnocie się nic nie dzieje, to, to ja już w ogóle nigdzie nie chodzę. W moim kościele się już nic nie dzieje, to ja, to ja już tam nie chodzę, bo tam się nic nie dzieje. Bóg przez Mojżesza powiedział: macie się spotykać ze sobą. I świętować, i czcić mnie, i chwalić mnie. Zacznijcie śpiewać, i w bęben uderzcie, w cytrę słodko dźwięczącą i lirę. Zadmijcie wróg, w czas nowiu, w czas pełni, w nasz dzień uroczysty. Ale u nas się nic nie dzieje. To naucz się grać na gitarze. Naucz się śpiewać. Naucz się mówić. Nie czekaj, aż inni to zrobią, bo oni tego nie zrobią. Ty to zrób. Stań się prorokiem Pana. A wtedy zacznie się dużo dziać. Tylko pamiętaj, że prorok Pana jest lekceważony u siebie. Ale w końcu to lekceważenie, to niedowiarstwo może pęknąć. Może się rozstąpić jak może i przejdziecie suchą stopą na drugi brzeg. Prorok. Pana nigdy się nie, nie, nie zatrzymuje, idzie dalej. Panie, ja już nie chcę mówić Twoje imię. Znacie takiego proroka, który mówił: Ja już nic nie będę mówił? Pomyślałem, że już nic nie będę mówił, ale nie mogłem nie mówić, po prostu musiałem mówić. No. Jest taki prorok w Starym Testamencie. Znajdźcie, o kim jest mowa. Prorok pana się nie zatrzymuje, prorok pana idzie, bo, bo nie idzie w swoje imię, tylko Bóg go ciągle do tego zachęca. Idź, idź, nie rezygnuj. Idź, idź, mów, ćwicz, kształt się, y, zmieniaj sposoby mówienia, sposoby zaangażowania. Może do ciebie dojdą, może cię usłyszą, może dojdą do wiary, może za drugim razem. Serce już nie będzie twarde jak ser, już zmięknieje. Ja jestem z Tobą, nie bój się. Idź. Tyle mam dzisiaj do powiedzenia. Jak Bóg da, to widzimy się w poniedziałek z Panem Bogiem. I pozdrawiam.